Pierwszy wiosenny mecz o ligowe punkty na swoim stadionie rozegrali w sobotę piłkarze KSRO w 1964 Rybnik. Totalnie przebudowany zimą zespół trenera Rolanda Buchały podejmował Polonię Nysa. Stawka spotkania była bardzo wysoka, ponieważ obie drużyny bronią się przed spadkiem i każdy punkt jest dla nich na wagę złota. Mecz rozpoczął się doskonale dla gospodarzy, którzy za sprawą Piotra Pacholskiego w 25 minucie objęli prowadzenie. 5 minut później Rybniczanie cieszyli się z gola numer 2, a tym razem na listę strzelców wpisał się czeski napastnik Tomasz Gomola, dla którego było to premierowe trafienie w zielono-czarnych barwach. Niestety radość Rybniczan nie trwała długo. Jeszcze w pierwszej połowie dał o sobie znać najlepszy strzelec Polonii Nysa Adam Setla, który w 38 minucie zdobył gola kontaktowego, zaś w minucie 41 wyrównał na 2-2. Po przerwie trwał koszmar Rowu, który tracił kolejne bramki. W 63 minucie do siatki trafił Mateusz Danieluk, a w 79 minucie wynik spotkania na 4-2 dla Polonii ustalił Dariusz Zapotoczny. Row, pomimo że po 30 minutach prowadził 2-0, schodził z boiska pokonany. Boisko nas nagrodziło dwoma bramkami za dobrą robotę w tygodniu. No i tak naprawdę popełniamy potem dwa indywidualne błędy w obronie, otwieramy strefy, którymi nam się pakuje zespół przeciwnika i strzela nam dwie bramki. Muszę zobaczyć bramkę na 3-0, bo z mojej perspektywy tam piłka odbiła się dużo przed linią, a sędzia boczny pokazał, że piłka wpada do bramki i to tak naprawdę gdzieś spowodowało, że nastąpiła frustracja i nie układała się gra nam w drugiej połowie. Zespół przeciwnika wyglądał dobrze, no niestety przegraliśmy to spotkanie, ale co nie zmienia faktu, że jeszcze jest 14 kolejnych meczy i musimy w poniedziałek przyjść do pracy jak po porażce, niezadowoleni z tego, wyciągnąć wnioski. Przegrana z Polonią Nysa spowodowała, że Row znalazł się w strefie spadkowej. Rybniczanie mają na koncie 20 punktów i znajdują się na 16 miejscu w tabeli. Nie możemy się poddawać po pierwszej porażce, tylko trzeba dalej optymistycznie patrzeć w przyszłość i każdy mecz będzie dla nas mega ważny, mega cenny. W następnej kolejce, która rozegrana zostanie 20 marca, Rybniczanie zagrają na wyjeździe z Fotohigieną Gać.